Spodziewa się, że... Twój podopieczny, twoja wychowanka, tak, radzi no sobie... No tak! Ja widziałem, że tam wszyscy po prostu... jakieś drinki piją, pieniądze na dobre cele, fajna atmosfera, no to się chyba wszystko udzieliło. No właśnie, jeżeli mówimy już o pieniądzach, to zebrałaś tak naprawdę najwięcej, 6550 zł. Tak, tak. Tak, więc to chyba też jest takie budujące. Wiesz, to jest sport męski. No tak większość osób uważa, chociaż już kobiety bardzo też starają się dominować w sportach walki. I ty zbierasz tak naprawdę, babka, najwięcej i to na gali, gdzie pierwsza z kobiety w ogóle zaczęły. Tak, bo wcześniej no, z tego, co tu włodarze mówili, że pierwszy raz. I zdobywasz najwięcej w ogóle kasy. To chyba też takie pierwszy raz motywujące. To było, powiem wam, tak cholernie motywujące, że za każdym pierwszy dzień stówka wpadła. Ja mówię, stówka, dobrze, dobrze. Nie ma zera, czy nie? No i kolejne dni, akcje. Ja miałam tylko 3 tygodnie na zebranie, na zbiórkę dla Fundacji Bądź, tak. Na Się Pomaga. No i później nakręcałam, dzwoniłam do znajomych, opowiadam o tej inicjatywie. I rzeczywiście wszyscy chcieli pomagać, bo wszyscy chcieli zobaczyć, jak wygląda charytatywna gala boksu białych kołnierzyków, ludzi, którzy pracują przez te swoje korporacje gdzieś tam pozamykani. No i to było coś, co tak nakręcało, a później ta gala, na początku nakręcałam się tą zbiórką, 1000 wpada, 500 zł wpada, 1000, dlatego dziękuję wszystkim, którzy uwierzyli, że to będzie coś, bo to było coś. No i nazbierało się 6550, wow. Wielkie dzięki. To... Zdenerwowanie przed walką było? Słuchajcie. Bo trener to... Proszę bardzo, proszę was. Henryk, nie mów za dużo. Mów tak, jak się umówiliście. Nie wychodź poza ramę scenariusza. No to dobrze, to nie powiem. To ja. Powiedz troszeczkę. Nie, no powiedz. To Henryk, powiedz. Siku mi się chce. To normalne. Ale może... Dlatego ja tak chyba. Ale musiałeś chodzić do toalety, czy co? No nie. Ale po prostu rzeczy się dowiedziałem przed walką. Ja chętnie powiedziałam wszystko, co mi dolega. Miałam swoją pierwszą walkę, to musiałam dobrze, że akurat byłam z koleżanką w tych rękawicach już zabandażowana i też do toalety mam się ziku chciało, więc koleżanka pomagała się wysikać. Także są takie stresy. Właśnie, no to jest stres, się, to jest ze stresu. Jej nerwy może mi się udzieliły, że no, okay. Trochę ja trochę nerwów jej wzięłem. Na swoją stronę, żeby lżej było wejść do ringu, może tak zrobiłem. Jak tak wyszło? No właśnie, słuchajcie, wiele osób trenuje amatorsko, gdzieś tam po prostu tak tylko dla siebie, a nie ma tej możliwości poczucia tej atmosfery, tego stresu i tego, co się dzieje przy wyjściu do ringu. Ja dużo trenuję takich ludzi, którzy chcieliby poczuć. Chcą poczuć, trenować. Ale to też pani gości, tak już nie do końca są. Co być, oni chcą trenować. Nie każdy się zdecyduje na to, wejść do nas pary, tak. To też trzeba szanować, że chce wyjść na salę, się wypocić, po tarczy potrzymać, pobiegać, skakankę jakoś wyrwać się. Ale nie każdy wchodzi do ringu, nawet na sparing i chce sparować, uwierzcie mi. Ale są też tacy, którzy chcą. Jest ta bariera, kiedy treningiem, a salą, a workiem, a tarczą, skakanką, a wejściem za linię nawet na sparing, jest już bariera. Jest face to face, jest walka i nie każdy to przychodzi. I to też trzeba szanować. Bo nie każdy się urodził wojownikiem, prawda? Mhm. Nie każdy stanie przyjąć cios i oddać cios, prawda? Karola, a ty jesteś po której stronie? Chciałaś się sprawdzić. Ona się rwała do sparingu. Dawaj się mi chłopaka, jednego, dwóch. Tylko nie dziewczyna, bo zamięka będzie. Henryk? Nie, bo chciałem w ogóle powiedzieć, że tak ona była zaangażowana w trening, to jak ja widzę tych juniorów, którzy się dają im bursę za darmo, jedzenie, jakieś tam ulgi w szkole mają, trzeba ich prosić do treningu. Dziewczyna z Piaseczna, tak? Przyjeżdżałaś? Nie, z Powiśla. Z Powiśla przyjeżdżała, posłuchajcie, chęt drogi, spełniała się tylko 10 minut i drodzy przepraszała, że się spóźniła 10 minut. Powiedziałam. A zaangażowanie super. I to się trenowi udziela, jak zawodnik chce bardzo, to ten skrzydła rozwija. Jak tak ktoś niby chce, niby nie chce, to ten, no tak słuchaj. Inaczej podchodzi, no tak nie? Troszkę z innej beczki przy okazji cię zapytam, że mamy okazję cię gościć w naszym studiu. Mateusz Masternak wraca do korzeni boks olimpijski. Super pomysł. Tylko czy to się przełoży, pamiętajmy, że tempo w zawodowstwie jest inne. To jest bardzo 3 rundy, bardzo szybki boks. Mateusz nie ma jakiegoś strasznego szybkiego boksu. On tutaj Krzysiek Włodarczyk raczej się powoli rozwija. Jak on się przestawi... No już niedługo będziemy mogli zobaczyć 29 Mistrzostwa Polski. Zobaczycie je na żywo na naszej antenie, na antenie Boxer.org. Będziecie mogli śledzić zmagania Mateusza Masternaka. Ja trzymam za nim kciuki. No papiery ma na boksera, bo jest dobrym pięściarzem, ale... No nie wiem, słuchajcie, właśnie, to będzie fajne, bo pierwszy raz zobaczymy. Wszyscy z amatorstwa przychodzą na zawodowstwo, prawda?
i ludzie doszli się. Ale nie było jeszcze tak, że na grubą, mocną imprezę dobry zawodowy spychał amatorską mocną imprezę. Był Adam Balski, tam były kontrowersje po jego walce. Piotrek Bielecki dużo zdrowia stracił. Dużo głosów. Ale myślę, że Adam Balski jest u nas znany, ale nie ma jakichś personalnych wyników na świecie. On to w Polsce wszystko wygrywał, a następnie miał mistrz Europy, jeździł po świecie, bo są z najlepszymi. No zawsze to było jego marzenie. Inna kategoria. No fajnie mieć medal na piadzie. Ja pracowałem ponad 20 lat amatorsko, byłem na 500 świata, na 500 Europy. I zawsze mi brakowało tego wyjazdu na olimpiady. Ja medal te wszystkie światy Europy, co ja byłem, cały świat widziałem, za wyjazd na olimpiady, a medal to już w ogóle byłby sukces. Może Mateusz to samo czuje, co? Jego, to było jego marzenie, żeby wrócić, ma taką możliwość, otworzyła się taka furtka, bo kiedyś jak już byłeś bokserem zawodowym, nie mogłeś wrócić do boksu amatorskiego. Karola, jeszcze chciałam zapytać, czy coś się zmieniło po takiej walce i żebyś opowiedziała, jakie były emocje, jak się stresowałaś i czy po tej walce... Bo to jest ważne. Karola, czy po takiej walce, kiedy przełamałaś to, już wygrałaś ze swoim stresem, strachem, czy coś się zmieniło, że teraz sobie pomyślałaś po tej wygranej i w ogóle po tym, że zmierzyłaś się sama z sobą, pomyślałaś, kurczę, ja mogę już po prostu wszystko, co sobie zaplanuję, że masz taki, wiesz, power w sobie, bo ja wiem, że po każdej walce coś się może w człowieku zmienić, że pracujemy bardziej nad sobą, nad swoim charakterem. Oczywiście bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim akcja charytatywna, to tak, pomogłam, to jest super i zmieniło się to, że rzeczywiście otaczamy się wspaniałymi ludźmi, którzy z nami są, możemy bardzo dużo zdziałać. Natomiast sportowo zmieniło się w ogóle wyjście na galę boksu. To gdzieś było w sferze moich marzeń, ale nigdy nie, no, myślałam sobie, no co, wyjdę na galę boksu i co? Że sam cel przygotowania do walki, która odbędzie się za 3 tygodnie, pokazał, że gdybym ja się tak nie szykowała przez te 3 tygodnie, to mój poziom, to chyba jest w każdym sporcie, to mój poziom cały czas by delikatnie się podnosił do góry, bo bym sobie delikatnie chodziła na treningi, nadal codziennie, nadal trenowała, ale bez tego celu, który sobie założyłam, nie byłoby naprawdę dużego progresu, bo ja widziałam siebie, pamiętam siebie sprzed 3 tygodni, no to powiem wam, to było takie uczenie się boksu. Teraz wiem więcej, a pytanie, co by było, gdybym szykowała się do kolejnej gali i kolejnej i kolejnej. Moje przygotowanie dzisiaj do gali byłoby zupełnie inne. Zwracałabym uwagę przede wszystkim... Przy doborze trenera. Zmieniłabyś trenera. Nie, absolutnie. Jednak ten program łączy, ale też dzieli. Zmierzam do tego, że posiadanie swojego trenera to było coś. Heniek zadbał o wszystko. On mi nawet wodę przynosił, wiązał mi ręce. No po prostu jedna wielka... Masował. On też sobie rozbiłaś ręce. Chłodził mi ręce, które przestały działać podczas sparingów i już mi później nie pozwolił sparować, więc wtedy byłam zła, no ale więc przede wszystkim posiadanie swojego trenera, wyznaczenie sobie celu, a później okazuje się, że człowiek może ze sobą zrobić taki ogień, że po prostu szok. No i też nie chciałam być człowiekiem, który kogoś zawiedzie swoim postępowaniem, czyli przez... No, całe szczęście, że nie szykowałam się 3 miesiące, bo nie wiem, co by ze mnie zostało po 3 miesiącach, bo nasze tempo by nie zwolniło. Gdybyś się wykończył, a ja bym skontuzjowała się. Tutaj też trzeba oddać szacunek swojej rywalce, bo naprawdę dobrą walkę żeście obie stoczyły. Będąc na gali technicznie, patrząc, co się tam wyprawia, to naprawdę technicznie bardzo dobra walka. Tak, Magda Paluchowska, no moja bohaterka, gigantka, no bo tak naprawdę kiedy ja ją poznałam te 4 miesiące temu, jak ja zaczynałam boks, wtedy kiedy ja się uczyłam chodzić i obserwowałam jak ona się porusza na treningach, to było dla mnie coś, to było naprawdę super. I dlaczego tak późno poprosiłam ją, bo myślałam, że jakby, no ta gala boksu to po prostu w 3 tygodnie ta akcja się zadziała, więc ja nie sądziłam, że ja mogę sobie zaprosić kogoś, że to nie jest tak, że to organizator dobiera. Jeżeli rzeczywiście organizator próbował i nie było, no bo to też była pierwsza walka kobiet. Zachęcam generalnie do... Dziewczyny, bijcie się. Dziewczyny, wychodźcie na ring. W szczytnym celu. Tak, to nadal jest... Nadal jest fajne i nie powiedziałabym, że to jest aż takie niekobiece, jak niektórzy twierdzą. Więc wracając do Magdy, super. Naprawdę myślę, że zrobiłyśmy i pokazałyśmy fajny boks, jak może wyglądać na początku.
A co będzie później, to nie wiem, zobaczymy. Naprawdę kawał dobrego boksu. Teraz się samo narzuca pytanie, kiedy kolejna walka? Kiedy kolejna walka? Musi być... Kiedy następne przygotowania i kolejna walka? Haniu, jesteś gotowy? Ja tak. Cel na ciebie czeka. Ale co, że wykończyłaś go? Nie, raz nie da wykończyć. Ja, że on z takimi gigantami trenuje. Tak, dokładnie. Tylko żeby cię nikt mi nie porwał, bo wtedy będę... Nie, ja mam dożywotni kontakt z tobą. Mówi kochany trener. A powiedz, Haniu, ciągniecie, żeby na przykład zawodowca trenować? Chciałbyś? Nie, nie widzę. A co, chcesz się zgłosić? Nie, słuchajcie, z moim charakterem, z moim... Myślę, że nie ma takiego zawodnika jakiegoś znanego, który by wytrzymał ze mną. No. A opowiedz, jaki masz charakter? Ja trochę dyspotyczny jestem, musi być ułożony pode mnie. Ale wiesz co, tam niektórzy, generalnie zawodnicy potrzebują takiego trenera. To nie jest tak, że wiesz, jak ktoś... No, mówmy się, mało zawodników mamy. Ale dobrze, no jakie... Dobra, to dam przykład Marysza Wacha i Piotrka Wilczewskiego. Tak. To są kumple z jednej sali. No ja nie wiem, że Marysza na dobre wychodzi. No, wiesz, Mariusz to jest taki gość, że potrzebuje Henia. No tak, ale nie każdy... No, ja nie mam to myślam, że... ale... No, ja też nie, oczywiście. Tak. Nie, ale nie każdy pięściarz potrzebuje, uważam, nie, nie. Takiego ale ja twardego. Nie mówię, że każdy. No, ale ja powiedziałam, że nie każdy, może, a ty dałeś przykład Wacha. Może byłby taki, który by... Ale chciałbyś spróbować? Mógłbym spróbować, tak. Tak, umówmy się, że... Wiesz, na moich warunkach. No na twoich, ty jesteś na spróbowałbym. Tak? No właśnie z tym trenowaniem to jest tak, że różnie jest, że kraj ten zawodnik czasami bywa młodzieńszy od trenera, już w takiej sytuacji. O tym mówi też Mateusz Masternak tutaj w programie, że nie każdy z zawodników, nawet zawodowców potrafi lewy prosty wyprowadzić, Tak, ja mam jakieś swoje jakieś tok myślenia, jakąś teorię i albo się zda i zaryzykuje, a nie będzie pośrodków, nie, no bo to niczego nie dojdzie. Czy twierdzisz, Mariusz, że jest coraz więcej ekspertów? No sami ekspertów, posłuchajcie, ile tych sal bokserskich jest. Zobacz, ile jest komentarzy tych, ale eksperckich. Ale ile jest tych trenerów personalnych boksów? No chociaż po ostatniej walce Canelo i Kowalewa, nie wiem czy słyszeliście, ale... Eksperci mówili? Tak, eksperci nie w Polsce, ale mówili o tym, że Kowalew się po prostu podłożył i te ciosy, które go zbombardował go Canelo w 11 rundzie, no, to on udawał, że upada. Ale ja tak eksperci mówią, to tak musi być. Tak musi być. Oczywiście z drzewi czasami. Czyli eksperci Pawłefiów, tak? Oni ekspertami zrobili się na trzecim roku, czy na czwartym, jak mieli specjalizację. O takich mówisz. No to wiesz, są też kursy. Ile najkrótszy kurs trwa? Tydzień może? To zależy. Jak to... Ale są eksperci. I na jakiego trenera? I tak zwani recenzenci też. Tak, to prawda. Ale myślę, że... Każdy może opiniować tą walkę. Każdy ma prawo do jakiejś opinii, jakiejś tam walki, prawda? No ale mówmy się, że nie każdy ma rację. Ale wiecie, co wam powiem? Rację mamy tylko my. Rację mamy tylko my. Tylko my, ale nie widzę innych. Bardzo wąskie grono mamy. To jest jedna rzecz, że rację mamy my, ale ja już nigdy, jak będę oglądać walkę, i to już będzie trzecia, czwarta runda, nigdy nie powiem, no uderzaj szybciej, nigdy. Powietrze schodzi, co? Schodzi powietrze i powiem wam, że wytrzymanie 6 rund, 8 rund, Nawet dwuminutowych, to jest coś. Ja crossfitowo jestem w stanie dużo zrobić, ale to jest zupełnie inna wydolność. Ale ty byłaś cały dzień w pracy, z wywieszonym językiem, przejeżdżałaś do mnie przez całe miasto i robiłaś... Nie, nie było lekkich treningów. Robiłaś trening. On był już jak zawodnik, który trenuje do walki. Całe życie, cały jego dzień jest pod tą walkę. No niekoniecznie, bo większość zawodników jeszcze dorabia. Wiesz, o co chodzi. No, to tak, biznes, też, to nie jest łatwy sport. I generalnie, wiesz, spotykałem się z zawodnikami, którzy w nocy rozkładają towar gdzieś tam w kurtowniach, a rano przychodzą na trening. Albo prowadzą treningi też personalne, to też zabiera gdzieś tam siły. A nie, ja mówię o tych zawodnikach już takim poziomie, co się mogą utrzymać z tego na przykład. No, to już czyli nie w Polsce. No, na przykład. Nie. Albo mają bogatych rodziców. Tak, dokładnie. Albo mężów, chłopaków i rodzina. Generalnie pozytywne doświadczenie, Karolina, co? Bardzo pozytywne. To jest historyczne wydarzenie, które będę wspominać chyba naprawdę przez całe życie i z takim mega fajnym uśmiechem na twarzy. Takie słowa,
To ja rosnę wtedy. A mi się wydaje, że ty ja się rosnę. Wkręciłeś, że jeszcze cię zobaczymy na ringu. A czy podobał ci się doping w takim razie? Bo trochę gardło nam w ogóle zdarliśmy. Ewa, to po prostu zdarłeś. Brodnicka się tak darła, że po Brodnicka krzyczy. Ja byłam w takiej ekipie dopingującej, bo to tam byli też ode mnie właśnie kibice, którzy też na moje walki jakby jeżdżą. No właśnie, Haniu, też tak, byłeś. Tak. I znasz towarzystwo. I tam próbowałeś ułożyć różne przyśpiewki dla ciebie, ale w końcu wyszło tego Karolina, ale najgłośniej, darliśmy się cały czas. Także, wszyscy krzyczeli, czy, doping. Ale właśnie, to jest, na pierwszej walce, czy ty to słyszałaś, czy byłaś trochę jak pod wodą i słyszałaś tylko Henia? Słyszałam Henia. No właśnie, jak, to, słyszałaś, no. Słyszałam, bo jak krzyczałeś, nie byłam zaprogramowana. I ten gardło zorał, a ja go nie słyszałem. Na przykład. Wszyscy tak, nie zawsze zawodnik słyszy trenera, nie zawsze jest. Ja tego trenera przeważnie nie słyszałem. A właśnie nie pytałem się ciebie, słyszałaś mnie, że? Słyszałam, słyszałam. No. Krzyczałeś. Czyli chłodny umysł, wyrachowana blondynka. Jak odskakiwałam i tak chwilę miałam na... Farbowana na pewno. Na zaczerpnięcie oddechu, bo ten kask bardzo ograniczył, po prostu to jest tak jak... Brzmiałeś ze ścisło, albo... Za mocno związaliśmy kask, to też... No, słuchaj, 6 minut walki to bez tlenu można. Nie rób afery, Karolina. Nie robię afery, absolutnie, w życiu. Prawie cię trener udusił, ale przeżyłaś. To nie było czasu na myślenie, na oddychanie, trzeba po prostu dwa prawa, lewa. No dobrze, to fajnie, najfajniejsze to jest to, że zebrałaś bardzo dużo kasy na szczytny cel i że no, mieliście okazję się przygotować do tej walki. Wspólnie myślę, że to jeszcze nie wasza ocena. Mieliście fajne zawodnicy, nie oszukujmy. Słuchaj, ego coraz bardziej tutaj wychodzi nam z tego studia. To zakończ już. Tak, ja boksuję. Wiecie co, bo podobno w marcu masz przyjść do mnie na salę, tak? A może nawet wcześniej, słuchaj. Tak. On ma pamięć taką długo... Wybiórczą. Tak, wybiórczą. Ale kiedy zapraszasz? On ma zaburzoną długo taką terminową i krótko terminową. Także on, w tym momencie nawet nie wie, z kim rozmawia. Także zapraszam was, kochani, na krótką powtórkę. Powtórkę sobie obejrzę, będzie ją cały czas powtarzał. Mariusz zaraz dojdzie do siebie.